Kilka miesięcy temu radny Wojciech Pająk tak rozmarzył się na sesyjnej mównicy. Helsinki, stolica Finlandii, na stulecie niepodległości państwa rok temu wybudowała sobie nową bibliotekę za 100 milionów euro. Taki gest i taki łuk triumfalny chyba nie jest tak użyteczny jak biblioteka, ale jest to dzieło, które dziś podziwia cały świat i miejsce, w którym spotykają się mieszkańcy. Pod koniec marca bieżącego roku prezydent Renkiewicz uchylił rąbka tajemnicy, ale tylko odrobinę. Marzy nam się z prawdziwego zdarzenia biblioteka miejska, medioteka, nie wiem jak to nazwiemy, w innej lokalizacji, ciekawej lokalizacji. Teraz tę lokalizację wskazano. To teren położony w sąsiedztwie Ronda Solidarności. Budynek miałby powstać w rozwidleniu dróg Mikołaja Reja i ulicy Generała Płaskiego, czyli tutaj to takie miejsce, w którym te dwie drogi się spotykają. Kiedyś w domyśle miała tam powstać hala sportowa, ten plan później uległ zmianie, ta hala powstała właśnie przy ulicy Zarzeczy, natomiast to miejsce zostało niezagospodarowane i chcemy właśnie, by w ten teren, który jest takim terenem teraz bardzo nieuporządkowanym, bardzo zaniedbanym, ale mimo wszystko zielonym, by wpleść właśnie tą bibliotekę, która w otoczeniu tej zieleni mogłaby tam funkcjonować. Działka faktycznie jest zieloną oazą, ale jak podkreślił szef biura prezydenta miasta, nikt nie myśli o jej wybetonowaniu. Miasto chce, by szczegółowo przyjrzeć się tamtejszemu drzewostanowi i tak opracować koncepcję, by zachować swoisty klimat tej lokalizacji. Sceptycy zastanawiają się, czy Suwałki stać na tę inwestycję i utrzymanie nowego obiektu. Zwolennicy natomiast podnoszą argument, że aktualna główna siedziba biblioteki nie spełnia tak naprawdę współczesnych standardów tego rodzaju instytucji, ale też i oczekiwań osób korzystających z jej oferty. Stąd też i taki pomysł, by również i bibliotekę wyposażyć w takie nowoczesne miejsce, które nie będzie klasyczną biblioteką w tego słowa znaczeniu, ale będzie czymś więcej. Będzie to miejsce, gdzie będziemy mogli spotkać się już z cyfryzacją, z digitalizacją utworów, dzieł. Także będzie to naprawdę coś nowoczesnego. Miasto zamierza wyjść z propozycją kierowaną do biur projektowych i architektów, by przedstawili mu swoje koncepcje. Oczywiście w tym konkursie określimy, jakie mamy swoje wymagania co do tego budynku, ile on ma mieć powierzchni, co w tym budynku ma się znaleźć, jakie można tam będzie znaleźć funkcje dla tego budynku i do tych, że tak powiem, naszych wytycznych biura projektowe będą musiały się dostosować i zaprojektować swoje pomysły i je przedstawić mieszkańcom.